Witajcie w zdalnym eksperymencie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie układ mięśniowy. Czy zastanawialiście się kiedyś, z ilu mięśni składa się nasze ciało? Z 600. To prawie 40% ciała dorosłego człowieka. Wszystkie mięśnie naszego ciała tworzą układ mięśniowy. Wśród grup mięśni wyróżnić możemy między innymi mięśnie głowy, klatki piersiowej, brzucha, ud i łydki. Wszystkie mięśnie zbudowane są z tkanki mięśniowej. Jak zapewne pamiętacie, tkanka to zespół wyspecjalizowanych komórek o podobnej budowie i pełniących te same funkcje. Jeśli mowa o tkance mięśniowej, możemy wyróżnić jej trzy rodzaje. Tkankę mięśniową gładką, tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną szkieletową oraz tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną serca. Tkanka mięśniowa gładka buduje ściany naczyń krwionośnych, a wygląda mniej więcej tak. Składa się z jednojądrowych komórek zwężających się na końcach. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa występuje oczywiście w mięśniach szkieletowych, a wygląda mniej więcej tak. Składa się z równolegle ułożonych cylindrycznych włókien zawierających setki jąder komórkowych. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca buduje serce, a wygląda mniej więcej tak. Składa się z rozgałęzionych jedno- lub dwujądrowych komórek, które łącząc się tworzą sieć. Teraz przyjrzyjmy się, z czego zbudowany jest mięsień. Mięsień zbudowany jest z brzuśćca, który tworzy tkanka mięśniowa, oraz ze ścięgna, czyli tkanka łączna pozwalająca przypiąć się temu mięśniowi do kości. Mięśnie szkieletowe zwykle działają parami. Kiedy jeden się kurczy, drugi się rozluźnia. W przypadku naszego ćwiczenia możemy zaobserwować, że gdy unoszę do góry tę wajchę, to biceps, czyli mięsień dwugłowy ramienia, kurczy się, natomiast triceps rozkurcza się. Triceps, bo to trójgłowy mięsień ramienia. Pamiętajmy o tym, że do prawidłowej pracy mięśni potrzebna jest duża ilość tlenu.